Kampania społeczno-informacyjna wspólnie o Konstytucji trwa od roku. Zadajecie Państwo wiele pytań dotyczących materii konstytucyjnej, dotyczących problematyki referendum konsultacyjnego. Chcielibyśmy odpowiedzieć na te najczęściej zadawane. Zapraszam do obejrzenia materiału. W propozycjach pytań referendalnych przywołano wiek emerytalny, a także program Rodzina 500+. Przywołano, aby zilustrować niezwykle istotny problem. Tym problemem jest gwarantowanie w Konstytucji trwałości praw nabytych przez społeczeństwo. Czy Polacy są za tym, aby swobodnie, elastycznie dokonywać zmian w prawach nabytych przez społeczeństwo, czy raczej chcą być ostatecznym rozstrzygającym o tych prawach, na przykład w drodze referendum. Współczesne zmiany zachodzące w życiu społeczno-gospodarczym czasami nakazują wprowadzanie zmian do systemów emerytalnych, czy też do programów społecznych. Zatem trudno przypuszczać, że w ostatecznym kształcie Konstytucji znajdą się zapisy wyznaczające wprost konkretny wiek emerytalny, czy też konkretny program społeczny. Idzie raczej o to, aby społeczeństwo nie było zaskakiwane doraźnymi decyzjami tak ważnymi dla ich jakości życia.